Ze studia telewizji HTS w Słubicach witam Państwa, Waldemar Uberna. Drodzy Państwo, kolejna rozmowa na horyzoncie i bardzo ważny gość. Gość właściwie, na którego długo czekamy, może inaczej, może to źle zabrzmi. Nie czekamy, bo mogliśmy tą rozmowę zrobić już dużo wcześniej, ale ogromnie się cieszę z przyjęcia zaproszenia. Dlatego, że nasz gość to osoba niezwykła. Osoba ogromnie kompetentna, posiadająca wielką wiedzę, a także takie niewyczerpane pokłady pozytywnej energii. A do tego wszystkiego ma taki szczególny dar, że o skomplikowanych sprawach potrafi powiedzieć prosto, jasno, klarownie i jeszcze przeplatać to dobrym humorem. Gościmy dzisiaj byłą dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach, lekarza medycyny, panią Jadwigę Cawan-Korbas. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam wszystkich telewidzów HTS. Ja się naprawdę szczerze cieszę ogromnie, no ja że też. I przeżywam ja troszkę też, tą rozmowę, pani doktor. Ale dementuję od razu tą niezwykłość. Niezwykłość. Ja jestem zwykłym człowiekiem. No. Tylko od 29 lat pracowałam w określonym sektorze zdrowia publicznego. Znam zagadnienie, rozumiem jego mechanizmy, wiem jak się epidemią zapobiega, jak się je zwalcza, jak się je tłumi i tak dalej, i tak dalej. Panie doktorze, no właśnie w tym czasie ta wiedza by się przydała. Byłaby bardzo przydatna w tym ostatnim czasie, a stało się, co się stało. Zdrówko przede wszystkim, jak zdróweczko. A moje zdrówko bardzo dobrze. Bo wizualnie fenomen. Mam się bardzo dobrze. Jestem na etapie organizowania drugiego gniazda. Wije gniazdo. Jest to dla mnie, proszę Państwa, niezwykła sytuacja. W takim wieku, w jakim jestem, organizuję się na nowo, jakbym miała lat 30. Wszystko mnie cieszy i wszystko strasznie rajcuje, bo zakupuję żelazko, deskę do prasowania, miedniczkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mam taki fajny motyw do, leitmotyw, taki mam motyw do działania. Będziemy jeszcze w Słubicach do końca czerwca przyszłego roku. I to jest ostateczny termin, w którym to gospodarstwo słubickie musimy zlikwidować. Czy chcemy zlikwidować? Jasne. Nie musieliśmy, bo mogłabym tutaj zostać, gdybym jasne. Kochała działkę na przykład. Panie doktor, znamy jakby całą historię, myśmy byli bardzo blisko tego wszystkiego i już nie chciałbym aż przekroczyć pewnej granicy, że poprzez nas się pewne rzeczy też i wydarzyły, czy tam gdzieś tam pewne pan, rzeczy były. Panie redaktorze, było, minęło. Jasne. Jak wiele rzeczy, albo nawet wszystko w przyrodzie. Nic się nie wydarzyło takiego, co by mnie miało, ranić. Raczej mnie to wszystko śmieszy. I tyle. No, nic tutaj więcej, żadnych bulików z tego tytułu nie mam. Ja tak o tym wstępie powiedziałem, o tej niezwykłości, kompetencji i tak dalej, pani doktor. No dlatego, z kompetencją że, się zgadzam. Dlatego, to jest, że to jest fakt. Myśmy bardzo często przychodzili do sanepidu, robiliśmy no, z panią rozmowy, dotyczyły one szczepień, ramię, różne sytuacje. Ramię zmian. Wystawiałam tak. Do szczepienia i to były zawsze takie, bardzo rzeczowe spotkania, konkretne, ale też i dużo śmiechu w tym było, no, więc to było fajnie się szło to po nie, prostu, no nie, nie można być napuszonym, bo przecież któregoś dnia się w kosmos wleci. No, o, no dokładnie, no. Dokładnie. No wiemy, wydarzenia zeszłoroczne, właściwie to wszystko się zaczęło od pacjenta zero, od tych wszystkich rzeczy, które szły takim no, właściwym torem, bo przecież pani reakcja, to wszystko było znakomite. Tam no moje działania na pewno były prawidłowe. I była pochwała, przecież nawet wspominała pani od inspektora tego naczelnego, głównego, że świetnie wszystko zrobione. No tak, tak. Potem oczywiście ten sztab kryzysowy i to wszystko się potoczyło, a potem internet zaczął huczeć. No, tak. Potem zaczęło się dziać. Jednych zbulwersowałam, a drugich rozśmieszyłam. Ale mam na myśli to huczenie w obronie. Wie pani, kiedy przyszło już to, że będą chcieli panią zwolnić, bo takie hasła no były, tak, bo tak, i tak się tak. Pan, i tak nie, pani nie zwolnili, nie. Pani odeszła sama. Tak, ale oni by mnie i tak zwolnili. Tak? Ja po prostu wyprzedziłam bieg zdarzeń. Czyli to jakby było, mówi pani, tak, ja po prostu, wisiało to jak tak, ten... Tak, 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 to nie uchroniłabym się.
To się stało. Ale też nic wielkiego się nie stało, bo ja i tak takie plany miałam. To było ostatnie moje powołanie, tak się umówiłam z panem starostą, że odchodzę za 3 lata. To mieszkanie kupiłam wcześniej dużo od dewelopera, to znaczy spłacałam je, zanim on je wybudował, na 2 lata przed tym wydarzeniem. Więc to nie jest, nic mnie nie zaskoczyło. Ja i tak miałam taki plan, że do emerytury w małym miasteczku jest super fajnie, w ogóle ziemia lubuska jest piękna, lasy, oczka wodne, no... Ale nie jest pani z ziemi lubuskiej. Nie. Ja jestem częstochowianką. Mąż poznaniakiem i spotkaliśmy się tutaj po studiach, tak. Więc wszystko jest okej, ale w małym miasteczku dla mnie życie jest fajne, wśród takiej zresztą fajnej społeczności jak nasza. Ale dokąd się pracuje. Natomiast jeżeli się kończy pracę, no to każdy ma jakąś filozofię bycia na emeryturze. Moja nie jest związana z dalszym pobytem w małym miasteczku, tak? Jasne. Ja mam jeszcze parę teatrów do zobaczenia, parę krajów do zwiedzenia, parę koncertów do wysłuchania, parę operetek i oper do obejrzenia. I chcę się znaleźć, czy chciałam się znaleźć, zawsze o tym marzyłam, że albo to będą góry, gdzieś bliżej Zakopanego i będę biegać po Tatrach, dopóki będę mogła zdrowotnie, albo gdzieś rządzę w dużym mieście, gdzie dostęp do obiektów kultury. I właściwie wszystko. I to się zrealizowało. Nic wielkiego się nie wydarzyło. Ale jakby... Nic tragicznego w moim życiu. Z mojego punktu widzenia. No ja się po prostu śmieję do tamtych wydarzeń i tyle. No, to było tak śmieszne, że aż niewiarygodne. Aż niewiarygodne. No właśnie. Ale cała ta sytuacja jakby sprawiła, że media zaczęły panią kreować jako celebrytkę, prawda? No, ale już się podcinałam elegancko. Podcinała się pani. Już się podcinałam. To jest jakby zabawne już do pewnego momentu tylko, co? No tak, no to po prostu zupełnie nie leży w mojej naturze, bo ja wbrew pozorom, na zasadach takich, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Społeczeństwo naszego powiatu mnie zna. Państwo dobrze mnie znacie i wiecie, że czasami po bandzie potrafię polecieć, tak? Ale w tym nie ma niczego złego. Nie kryje się w tym nic, co by komuś chciało, czy miało uczynić jakąś krzywdę. Wprost przeciwnie, starałam się pomóc wszystkim, komu tylko mogłam. No dobrze, jakby zakończmy ten wątek. Z celebrytami nie mam nic wspólnego. No, chociaż ja mówię, no to jest tak w momencie, kiedy już jakby ten świat zaczyna jakby widzieć w kimś celebrytę, to chce momentalnie swoje sprawy ugrywać. No dokładnie, pewnie, a kiedy ktoś ma jednak jakby swoją filozofię, to ciężko jest. No swoją filozofię, no to nie będzie brnął w tego typu zadania, bo po prostu... nie jest komuś z tym po drodze. No mnie nie jest po drodze, naprawdę. Pani doktor, spędziła pani właściwie w stacji sanitarno-epidemiologicznej prawie 30 lat, prawda? Zarządzała pani tą stacją. Tak, prawie 30 lat. W pani ocenie, bo to jednak takie doświadczenie, ono daje obraz wszystkiego, różne rzeczy się działy. Czy to wszystko, co do tej pory się wydarzyło jakby z perspektywy działań rządowych, mam na myśli te lockdowny, kwarantanny, to wszystko razem, to jest w pani ocenie coś, co powinno iść takim torem, czy może jednak można by jakieś inne opcje wybierać w tej sytuacji pandemii? No na pewno, panie redaktorze, nowy wirus spowodował kłopoty w zdrowiu publicznym na całym świecie. Dobra. I różne państwa w różny sposób starają się z tym problemem sobie radzić. Jedne radzą sobie lepiej, drugie radzą sobie gorzej. Przykładem lepiej radzących sobie są na pewno kraje Dalekiego Wschodu, włącznie z Chinami, od których wszystko się zaczęło. Ale tym krajom jest o tyle łatwiej, że one... to są ludzie o innej kulturze. Dyscyplinie może jakieś? Także. No? Społeczności, które są bardziej obywatelskie. Wie pan, w Chinach czy w Japonii nikogo nie dziwi ktoś, kto chodzi w maseczce w przestrzeni publicznej, bo jest przeziębiony. On wysyła sygnał do reszty społeczności: uważajcie na mnie, bo ja jestem przeziębiony.
Poza tym te kraje wykorzystały świetnie swoje niebywałe technologie, żeby śledzić kontakty, śledzić chorych, robić testy dla ludzi z kontaktów, nie patyczkowały się, wiedząc, że są na wojnie, bo to jest wojna. No my cały czas nie zdajemy sprawy z faktu, że my jesteśmy na wojnie z tym wirusem. I że na wojnie, no niestety, no trzeba się zachowywać, działać inaczej, jeżeli my chcemy tą wojnę opanować, a w konsekwencji po kilku latach wygrać, bo to będzie kilka lat trwało. To nie jest koniec wcale w tym roku, więc nie, proszę się nawet nie nastawiać w takim stopniu. Kraje Zachodu natomiast poszły w lockdown, czyli w ograniczenie ludzkiej mobilności. Pozamykali szkoły, obiekty wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Kto... To ma swoje konsekwencje jednak. No, oczywiście, to ma konsekwencje gospodarcze. Dobrze, jeżeli ten lockdown, to zamknięcie społeczności w domu oparło się na jakichś podstawach prawnych, dobrych, tak? Czyli społeczeństwo za to, że nie pracuje i nie zarabia, otrzymało jakąś rekompensatę, nie wiem, 65 czy 70%, bo to w różnych krajach różnie było. No to wtedy, wie pan, no można to na jakiś czas przyjąć takie rozwiązanie, ale też nie na długi okres czasu, bo człowiek nie wytrzyma psychicznie zamknięcia. Człowiek nie jest stworzony do samotności, tylko jest zwierzęciem stadnym. Wyłamała się tylko Szwecja. I wcale na tym źle nie wyszła. Szwedzi, wprawdzie było im łatwiej, bo to kraj dosyć duży, mało liczebny. Poza 1,5-milionowym Sztokholmem jeszcze mają tam kilkanaście większych państw. Mają tak, i to przepraszam, miast, które są właściwie takimi miastami, no, typu nasz Gorzów, tak, gdzieś tam 90 czy 100 tysięcy ludności. Średnia gęstość zaludnienia dla Szwecji to 24 osoby na kilometr kwadratowy. Średnia dla Polski to 122 osoby. Mało tego, a i najważniejsze, Szwedzi mają służbę zdrowia na dobrym poziomie. Więc pójście w taką sofistykę, że my nie gasimy pożaru, tylko leczymy poparzonych, w Polsce się udać nie mogło, bo my mamy służbę zdrowia, mamy, nie będziemy już tego tematu rozwijać, więc w naszym kraju powinno się postawić na zapobieganie, czyli śledzenie kontaktów, testowanie kontaktów. Żeby pan wiedział, jak się zachowuje epidemia w pana kraju, to pan musi podjąć działania takie, które pozwolą panu zdobyć wiedzę na ten temat. Natomiast puszczenie wszystkiego, jeszcze lockdown do tego, no to wie pan, nie dość, że lockdown, pozamykani wszyscy w domach, szkoły nie pracują, nie działają, przedszkola nie działają. No tak, wie pan, no byłoby to może w niektórych zawodach, jeżeli ktoś może pracować zdalnie, proszę bardzo, pracuj sobie zdalnie. No wszystko powinno mieć jakąś, wie pan, jakąś wizję, jakąś strategię. Latem tego ubiegłego roku już powinien być opracowany plan, na jakiej bazie szpitalnej ja oprę, czy będę opierać leczenie ludzi jesienią i zimą, gdzie na terenie naszego kraju choroby przeziębieniowe idą w górę. Czas grypowy, więc klasyka. Powinno to być w ubiegłym roku już wszystko opracowane. Jak to zorganizuję, czy mogę jakiś cały szpital wyłączyć, no, tak jak szpital w Słubicach, no, był wyłączony, tak? I był tylko covidowy. Dobrze dla całego województwa, dobrze. Czy tam jeden z dwóch chyba dla całego województwa. No już nie pracowałam, to tak dokładnie tego nie śledziłam. To by miało sens swój, gdyby cała społeczność wiedziała, gdzie inne choroby, w których szpitalach będą leczone, i przy założeniu, że w danym województwie mam dużą sieć szpitali.
Tak się dzieje w województwie lubuskim. My mamy dużą sieć szpitali, proszę zauważyć, ma pan 30 km Kostrzyn, tak 30 km Torzym, 50 km Sulęcin, 50 tak km Krosno, 70 km Świebodzin, 80 km Międzyrzecz i 80 kilka Zieloną Górę i Gorzów. Więc wie pan, w takim województwie z taką siecią można pójść w takim kierunku, ale w innych prawdopodobnie nie. Jasne. Być może trzeba byłoby obrać drogę, ale w ogóle coś obrać, tak? Od tego może zacznę. Taką jak no, młody i no już tak kumaty facet z Bolesławca, no ten młody mężczyzna, który tam jest, nie wiem, dyrektorem, prezesem szpitala, powinien być wzorem dla wszystkich, co w ogóle kiedykolwiek, jakąkolwiek epidemię będą musieli jeszcze w przyszłości zwalczać. Wybudował kompaktowe sale skomunikowane ze szpitalem. Mhm. I to ma sens, jasne, bo jasne. Stawia pan komorę dekontaminacyjną, czy miejsce takie, gdzie jest styk strefy brudnej z czystą, lekarz wchodzi ze strefy czystej, się przebiera, wchodzi w strefę brudną, jak jest potrzebny. Może pan dowieźć aparaturę, wszystko pan może zrobić. To jest szpital. Natomiast proszę pana, stadion, hala targowa, na które się łóżka przywoziło, wywoziło dla telewizji, wywoziło następnego dnia. No czy wie pan, organizacja tego typu miejsc to nie jest szpital. Na Stadionie Narodowym mógł pan postawić 1000 łóżek i każde opatrzone. Dobra, ale nie mówię o respiratorze. Nawet w ECMO, proszę pana, i dalej to nie będzie szpital. Bo nie ma całego zaplecza. To tylko wypłukuje budżet państwa. Więc patrzę na to wszystko troszeczkę, wie pan, jak na taki dom wariatów z wieloma odsłonami, którą pierwszą odsłoną jest absolutne nieprzygotowanie kraju, chaos, brak spójnych decyzji, brak spójnych informacji z początku, zupełnie niepotrzebne działania, co po niektóre, w sytuacji, kiedy nie było dużej liczby zachorowań. Zamiast śledzić kontakty, robić dobre wywiady i testować kontakty, to wyczyniali nie wiadomo co, jakieś nieprzemyślane zakupy, tak? No tak, no wielokrotnie droższe niż by można było zrobić inaczej, tak? Czy zamówić, czy u kogokolwiek innego. Więc w chaosie, w panice, nawet jeżeli nie były to ciemne interesy tych ludzi, no to przynajmniej ci ludzie pozwalali się okradać budżet państwa innym. No ja nie jestem prawnikiem, nie będę się w to, ani politykiem, tym bardziej nie będę się w to mieszać. Ale widzę po prostu no zupełny brak zrozumienia tego zjawiska, brak zrozumienia całej istoty zapobiegania, wyhamowywania, zwalczania epidemii. I kończy tych moich wiele odsłon, ostatnia odsłona, społeczeństwo, które nie chce się szczepić. No to jest końcowy element, wie pan, do tego wielkiego domu wariatów. Na pewno do tego przejdziemy jeszcze, pani doktor. Chciałbym na sekundkę, dziękuję tu za taką obszerną wypowiedź dotyczącą całej tej sytuacji i tutaj pani oceny tego, jeśli chodzi o tą sytuację rządową i tak dalej. Natomiast w ostatnich kilkunastu miesiącach zmieniła się rola sanepidu. Takie mam odczucie. Sanepid się stał troszkę jakby, nie wiem, służbą mundurową wręcz, zarządzaną centralnie. Nie wiem, jak to... Zawsze był zarządzany centralnie, to żadna tak? Przynajmniej merytorycznie, tak? Jasne. To żadna nowość, ale sanepid, inspekcja sanitarna, dostała obuchem w głowę i skończył się słodki sen skazanego na sukces. Struktury powiatowych stacji to słabe struktury i one w takiej sytuacji nie mogły sobie poradzić. Owszem, w takich miejscach, gdzie zakażeń było mało, można się było przegrupować w stacji, potworzyć sobie zespoły do prowadzenia wywiadów epidemiologicznych. Jasne. Na pewno. Natomiast tam, na terenach, gdzie było dużo zachorowań, one po prostu były niewydolne i wymagały wsparcia. I to albo głównie merytorycznego,
przez pracowników wojewódzkich inspekcji stacji sanitarnych, tak? A także technicznego, na pewno. Więc musiała się ta służba totalnie rozłożyć i czemu mnie to nie dziwi? Ona nawet, ta służba nawet nie jest służbą mundurową, o czym pan wspomniał, nie, no bo ja wie pan, tak, ja, nie, nie, bo przenosi, nie, nie. Rozumiem, no chce pan... W sensie obowiązków nałożonych, tego wszystkiego... Pan, no chce pan nie. powiedzieć, że to sprowadzono tą inspekcję do takiego, takiej roli policjanta sanitarnego. No właśnie, bardziej. Wie pan, bardziej. No to nawet jeżeli już miałaby być to policja sanitarna, to musiałaby mieć dobre podstawy prawne, żeby tak. czegokolwiek wymagać. A takich podstaw prawnych no wiem, że ciągle do sądów stawiają sprawy, które gdzieś tam no się no oczywiście, że tak, wie pan, ja się w ogóle dziwię tym inspektorom, że oni poszli w coś takiego. Że oni wypisywali, proszę pana, jakieś decyzje płatnicze, wiedząc, że tego nigdy nie ściągną. A mało tego, nie tylko za sąd pogoni, ale także ponoszą koszta tej ściągalności. Więc tak, to jest tak. kolejny pieniądz tej inspekcji, bidne jak mysz kościelna, jeśli chodzi o finansowanie działań bieżących. No tak, tak. Jeszcze tego typu obciążenia tej ściągalności, finansowe obciążenia, jeszcze bardziej ten budżet skubią, tak? Poprawiło się znacznie w sensie uposażeń i to było bardzo dobre posunięcie rządzących, tak, ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, bo ta regulacja wynagrodzenia szła tak kaskadowo, przez kilka lat się toczyła do pewnego określonego pułapu i jest ona na dzień dzisiejszy no bardziej no lepsza oczywiście, tak, wyższa niż to było na początku. Tyle tylko, że znów mamy to zjawisko podnoszenia płacy minimalnej. Dobra, to jest świetne. Podnośmy płacę minimalną, ale podnośmy płacę w tym w środku. No tak. Bo jak, nie, jak podnosimy tylko płacę minimalną, to ja już doszłam do takiej sytuacji, mi się serce kroiło na 10 kawałków. Jak przyjmowałam młodego magistra do pracy, miałam dla niego najniższą krajową. Dochodziło do takiej sytuacji, że jakiś techniczny pracownik inspekcji sanitarnej, długoletni, zarabiał tyle samo, proszę pana, co magister. No czy to jest w porządku? No czy to jest normalna sytuacja? Jasne, jasne. Aczkolwiek jasne. Te pobory wzrosły. I to będzie taka różnica od tamtych czasów, jakieś 3 lata temu się to wszystko, nie, już więcej będzie. To za moje się już 2 lata toczyło, więc to będzie jakieś 1000 zł, czy nawet powyżej 1000, to w zależności od tego, jakie ktoś tam ma uprawnienia. Oczywiście dla pracowników merytorycznych. Jasne. Dla innych pracowników też troszeczkę wzrosło, ale nie w takiej skali jak dla jasne, pracowników. Jasne. I to jest bardzo dobre posunięcie. Pani doktor, nie wiem, od lat zawsze jest więc pani nie znana. Wszystko krytykuje. Nie, tak? No nie. Co boskie Bogu, co cesarskie cesarowi. Takie, dokładnie tak, tak. Nie chodzi o krytykanstwo, tylko podejście jasne. Jakieś zdroworozsądkowe. Oczywiście, to jest chyba kluczowe i najważniejsze, podstawowe, zdrowy rozsądek, którego no często gdzieś tam no gubimy brakuje się, różne, no oczywiście, się, że tak. Ale się. Mówię, od lat właściwie jest pani zwolenniczką szczepień. Tak. Szczepień, grypowe szczepienia i tak dalej, i tak dalej. No właśnie dlaczego? Czy jakby nie ma pani żadnych wątpliwości co do tego, skąd to wynika? Bo ja wiem, że dziś mamy taki świat pan, podzielony. No, bo to nie tylko Polska, z wiedzy prawda? Wynika i doświadczenia. Nadzorowałam wykonawstwo szczepień przez 29 lat. Więc doskonale wiem, ile dawek podawaliśmy w ciągu roku, tych dawek związanych z kalendarzem szczepień, który dziś się nazywa programem szczepień. Ale dawniej się nazywał kalendarzem i takie określenie pokutuje w społeczeństwie, więc nie będę niczego mieszać. Jak i tych szczepień, które były szczepieniami zalecanymi, tak? My mamy dobrze w kraju opracowany system szczepień ochronnych. Od lat. On był oparty, czy jest oparty o punkty szczepień zlokalizowane u lekarzy podstawowej opieki i punkty szczepień w niektórych szpitalach. Dobrze zorganizowane, dobrze wyposażone, zatrudniające, kwalifikowany do szczepienia personel. Tworzenie narodowego programu szczepień, no to też
Ale my dużo rzeczy narodowych tworzymy. No więc, teraz, wie pan... Przepraszam, że tak wchodzę, na panie redaktorze, na początku, kiedy była tylko szczepionka która wymagała tak dużej, czy tak niskiej temperatury do przechowywania, do zachowania łańcucha chłodniczego, owszem, zgadzam się. Bo trudno by było, żeby lekarz posiadał taką lodówkę, co mu tam minus 70 zafunduje, tak? Ale w momencie, kiedy pojawiły się kolejne szczepionki, one już nie wymagały takich łańcuchów, to należało ten program szczepień oprzeć o lekarzy rodzinnych, ale wzbogacić o akcyjne szczepienia. Czyli jedzie bus, wie pan, taki szczepienny, po całym terenie się rozjeżdża. No, najlepiej to zrobić oddolnie. Centralizacja jest nieporozumieniem. To jest błąd absolutnie w myśleniu. Wiedziałam, nie trudno to było przewidzieć, że ten program narodowy, zwany narodowym, się wysypie. Że pójdą zgłoszą się ludzie, którzy są rozsądni, do których nie potrzeba przemawiać. Nie potrzeba z nimi spotkań robić. Oni się pójdą zaszczepić. Objąć profilaktyką, czy opieką, czy promocją zdrowia, czy zachętą do szczepień, czy przemówieniem do zdrowego rozsądku, albo może nawet nie tak, tylko dyskusją na temat ludzkich powodów, dla których oni się nie chcą szczepić. No oczywiście, że musi to zrobić lekarz, tak? I gdyby ta edukacja proszczepienna poszła jednocześnie od pierwszych dawek szczepiennych, które wprowadziliśmy, tak, od pierwszych dni szczepień, też by sprawa wyglądała inaczej. I jasne, że byłaby grupa, których nigdy pan nie przekona. No, ale to tak jest Zgadzam się, ale nie byłoby, nie narosłaby tak bardzo fala antyszczepionkowców, takiego sceptycyzmu, takiej niewiary. Oczywiście wszystko to, co mitem wokół szczepień, co funkcjonowało od początku, też było niekorzystne, bo to tak jak ziarenko z Kilimandżaro będzie spadać, to śnieżnej kuli, kula się zrobi tak wielka, że jest potem nie do opanowania. Taki model śnieżnej kuli. To wszystko może pan złagodzić. Ja nie twierdzę, że osiągnie pan idealną sytuację, bo świat nie jest idealny, bo my nie jesteśmy idealni. Mamy swoje różne własne poglądy, prezentujemy różne własne zachowania. Ale jeżeli mówi nam ktoś, kto ma pojęcie o tym, przemawia do nas, to na pewno więcej ludzi podejdzie do problemu ze zrozumieniem. Ja teraz, badając tych młodych mężczyzn... No właśnie, tak tylko nawiążmy, bo może widz nie wiedzieć, że zakończyła się komisja, prawda, wojskowa. I kwalifikacji, to była, zdrowotnej. W zeszłym roku to była garstka, bo to był akurat ten czas zrobiliśmy taki mocny, tylko a w tym roku robiliście, tak? Zrobiliśmy tylko Słubice, a w tym roku mieliśmy jeszcze z ubiegłego roku gminy, wszystkie miasta z naszego powiatu. No i plus nowe roczniki, jasne, te zaległe i te nowe. Ale oczywiście każdego z tych młodych mężczyzn, panie również były, pytałam na wstępie. Jest pan zaszczepiony? Zdecydowana większość tych 19-20-latków była zaszczepiona. Może 3% powiedziało, że nie, ale z tego tylko 1,5% zdecydowanie nie i nikt mnie nie przekona. Więc pierwszego pana, który mi tak odpowiedział, zapytałam dlaczego. Co jest powodem, dla którego pan stoi na takim stanowisku? Usłyszałam odpowiedź, że szczepionki nie są przebadane w kierunku powodowania nowotworów. No więc opadły mi już ręce i przestałam pytać. Bo nie miałam czasu
w tych warunkach, żeby temu młodemu człowiekowi wyjaśnić, że współcześnie cała nauka o immunizacji, czyli o odpowiedzi ustroju na szczepionki, cała wakcynologia, czyli cała nauka o szczepieniach, ma przed sobą ogromną szansę rozwoju, bo szukamy, cały świat naukowy szuka szczepionek, które by nam pomogły w walce z nowotworami. Czyli jest wręcz odwrotnie. Komórki macierzyste, terapia genowa i nauka o immunizacji, wakcynologii to w tej chwili takie trzy główne dziedziny w świecie nauki, w świecie medycyny, które dają jakieś dobre światło w tunelu, jakoś wiążemy nadzieję, że będziemy mogli się w przyszłości uporać z wieloma chorobami. Pani doktor, że ja tak wejdę, bo rozwijamy te tematy mocno. Tak. Wejdę w słowo i powiem pani, że jak pani mówiła na początku, że teatr, opera i tak dalej, ale słuchając teraz pani, to chyba byłoby dobrze, jakby pani jednak gdzieś tam w profesji pracowała swojej. Mam na myśli jednak tą fachowość, wiedzę i jakby to. Proszę pana, przekonanie. Ja pracuję 42 lata w zawodzie i reemerytura mi się należy jak psuwiska. Jasne. I Buda. Pani doktor, tak kończąc naszą rozmowę. I chcę po swojemu. No po właśnie, swojemu, bez to. Żadnych nacisków. Wie pan, ja jestem taki niepokorny człowiek. Potrafię bronić swoich racji, ale wtedy, kiedy wiem, że jej nie mam, to się wycofuję i przyznaję się do błędu. Ale jeżeli rację mam, to ja... Nie odpuści pani. Nie odpuści. Pani i doktor... potrafię bronić pracownika. Jasne. Do krwi ostatniej, narażając siebie. A już tak kończąc może, gdyby można było cofnąć czas, ale gdyby i zmienić coś w swoim życiu, co by to było? Czy nie wiem, czy żałuje pani czegoś? Nie. Już nie mówię o tej sytuacji ostatniej, ale ogólnie. Nie. Wybrały pani taką drogę, taką ścieżkę, to wszystko, co się rian, w życiu działo? Rian, jak śpiewa Edith Piaf. Nie żałuję. A o, jak Gepard śpiewa, nie żałuję, tak. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję. Tak jest, tak to jest. Jest piękna piosenka. Zresztą notabene cudowna Agnieszki piosenka. Osieckiej tekst, tak. Więc przepiękna jest. Nie, proszę pana, niczego nie żałuję. Wybrałam kierunek, który chciałam wybrać, wbrew naciskom rodziny, bo moja matka mnie bardziej widziała w prawie niż w medycynie. Fajnie mi się studiowało, czasy były piękne. Nie mam poczucia, że mi ktoś teraz zabiera wolność, bo miernikiem mojej wolności jest mój paszport w szufladzie mojego własnego biurka, więc państwo mi nie zabiera wolności, więc też nie mogę zrozumieć ludzi, którzy upatrują w maseczce, myciu rąk i dystansie ograniczenia wolności w szczepieniach. Te pierwsze trzy to zdrowy rozsądek w zdrowiu, a ta czwarta, czyli szczepionki, to dobrodziejstwo w zdrowiu. Mam się dobrze, jestem zdrowa, niczego nie leczę. To, co biorę rano, każdego ranka, to jedno dla urody, drugie dla ogólnej zdrowotności. Jasne. Ale bez tego można by się było obejść, nic to nie leczy w sensie jakiejś choroby. Trzecie dla poprawy sprawności. Jasne. Tak? A czwarte, żeby pamiętać, na co te trzy pierwsze wzięłam. Pani doktor, no to poczucie humoru to jest coś wspaniałego. Ja myślę, że my możemy zamknąć to takim cytatem. Pani często to mówiła, ja sobie pozwolę tak? To czytać. Kogo w życiu unikam? Nie, że nigdy bezrozumnie nie poddawałam się władzy. Nie wykonywałam ślepo niczyich poleceń. Jako lekarz na tym stanowisku przez lata miałam służyć ludziom, a nie władzy. Tak. I to jest pani. Tak, to jest moja dewiza. To jest pani dewiza. Tak, to była moja dewiza. Chyba nadal jest, bo się nikomu nie poddaję raczej. Tak. Jasne. Cudzym wpływom się nie poddaję, chyba że widzę jakieś racjo w tym wpływie, to wtedy tak, to przeanalizuję
Też uważam, że pośpiech jest najlepszy przy łapaniu pcheł, a w życiu wielokrotnie trzeba się cofnąć, umieć cofnąć, przyznać do błędu. Refleksja. Tak, rozważyć, coś dobrze wyważyć, żeby jakieś zdecydowanie, tym bardziej, jeżeli to miałoby być działanie, które jest działaniem ważnym, ważkim dla dalszej egzystencji, jasne, tak? Jasne. I tyle, dla dalszych losów. Ale niczego nie żałuję. Pani doktor, ja bardzo, tego to bardzo... Na sesji też nie żałuję. Jasne. Tych haseł typu inspektor sanitarna ze Słubic przerwała milczenie, zorganizowała konferencję. Jaka konferencja? Gdzie mnie do organizacji konferencji, proszę pana, takiemu lekarzowi. Hasło, zostawcie cabankę, prawda? To serdecznie dziękuję społeczeństwu. Słubic, jeszcze się z państwem nie żegnam, jeszcze się spotykamy. Na ulicy, ale zawsze będę wszystkich państwa mile wspominać i tę władzę też, której się nigdy nie poddawała, ale nie miałam z nią problemu. Jeszcze raz. Nasza władza wiedziała, co do niej mówię. Tak jest. Tak rozumiała, jest. Co do niej mówię. A kto nie rozumiał, no to już trudno. No. To się może czasami boczył na mnie. No, też miałam taką sytuację, że któryś z panów radnych nie zrozumiał, co chciałam powiedzieć. Tak. Ja dla rozładowania jakiegoś napięcia, no bo to jest stresujące. Dla mnie nie, ale dla tych ludzi, którzy siedzą, wie pan, przy tym stole, na takiej sesji i mają mi zadać jakieś medyczne pytanie. No, wie pan, to jest dla nich stresujące. Twarze jest są... Jest Google jakoś, mnie się częściej Wikipedia, więc można coś dokładnie wymyślać. Dokładnie, ale kiedyś tego nie było. Więc wie pan, patrzyłam na tych przedstawicieli naszych władz lokalnych i myślałam sobie cały czas, coś tu muszę powiedzieć fajnego, żeby rozładować to napięcie, bo ono jest niepotrzebne, prostu niepotrzebne, bo nic się tu złego nie dzieje. Jasne. Wszystko jest opanowane, wszystko jest pod kontrolą, dobrze zorganizowane i tyle, i nie potrzeba się obawiać. Musimy, i tu zaapeluję do naszej powiatowej społeczności, szczepcie się państwo. Nie słuchajcie państwo nikogo, kto wam te szczepienia odradza. Nie wierzcie państwo w mity i bujdy, które urosły wokół szczepień. Nikt nic lepszego nie wymyślił. I wyobraźcie sobie państwo, że teraz mamy czwartą falę ludzi niezaszczepionych. Nie wiemy jeszcze, jak długo się będzie utrzymywać odporność poszczepienna. Nie wiemy jeszcze, jak się będzie długo utrzymywać odporność po przechorowaniu. Rząd nam proponuje i słusznie trzecią dawkę, tak zwaną doszczepienną, tak? Przypominającą. Proszę z niej skorzystać. Bo za chwilę się okaże, że w przyszłym roku jesienią będziemy mieć kolejną falę. Za 2 lata kolejną. Musimy się one oczywiście już nie będą tak wysokie, ale musimy się nauczyć z tym wirusem żyć. I musimy zrozumieć, że jeżeli się nie będziemy szczepić, to będziemy mieć kłopoty zdrowotne. Bo wirus będzie dotąd się utrzymywał w społeczności, dokąd będzie miał żywiciela, dokąd będzie miał kogo żreć. Najzwyczajniej mówiąc. I chyba tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, pani doktor. Dziękuję również. Państwu tylko przypomnę, choć pewnie nie muszę, ale przypomnę, że naszym gościem była pani Jadwiga Caban-Korbas, lekarz medycyny, była dyrektor Słubickiego Sanepidu, a dziś osoba wolna. Wolna. Dziękujemy. Jak tak. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję serdecznie.